Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek dotyczący różnych próbówek stosowanych w laboratorium. Bez względu, czy mówimy o pobieraniu krwi systemem otwartym czy zamkniętym, zawsze używa się tych samych próbówek. Pominę jednak te próbówki, które mają wbudowaną igłę, bo i takie istnieją. Kolory próbówek mają pomóc w szybkiej identyfikacji odpowiedniej próbówki, którą należy wybrać do konkretnego badania. System kolorów jest stosunkowo ujednolicony, jednakże pojawiają się odcienie, które mogą mylić. W odcinku o różnicy między surowicą a osoczem poruszam zagadnienia dotyczące realnego wykorzystania obu materiałów w rutynowej pracy laboratorium. Najczęściej stosuje się surowicę, która może zostać wykorzystana do większości badań. Zatem jakie mamy możliwości? I czy tych możliwości jest naprawdę sporo, by powodować zamieszanie? Przedstawiam taki skromny zbiór próbówek, który i tak nie obejmuje wszystkich dostępnych w laboratorium. Próbówki można podzielić na kilka kategorii. Szklane i plastikowe, w zależności z jakiego tworzywa zostały wykonane. Wysokie, tak zwane duże, lub niskie. Podział wynika z objętości krwi, jaką pomieszczą. Normalne oraz pediatryczne, które wykorzystywane są najczęściej u dzieci do pobierania krwi włośniczkowej, krwi z palca. Dlatego wyposażone są w rurkę, która ułatwia pobranie kropel krwi. Wyróżniamy próbówki z aktywatorem lub bez aktywatora do uzyskania surowicy lub próbówki z antykoagulantem do uzyskania osocza. Antykoagulant może występować w formie płynnej, ale również w formie stałej jako liofilizat. Wyróżniamy również próbówki z żelem separującym, który zatrzymuje krwinki czerwone poniżej żelu, uniemożliwiając połączenie ich z osoczem lub surowicą. Rutynowo w laboratorium wykorzystuje się również próbówki koagulologiczne, które posiadają wypełnienie, które ma powodować zmniejszenie średnicy próbówki. Niektóre próbówki będą zawierały ten sam antykoagulant, jednak będą wzbogacone o żel separujący. Niektóre próbówki będą zawierały ten sam koagulant, ale będą różniły się objętością. Niektóre próbówki będą zawierały ten sam antykoagulant, ale w innym stosunku objętości antykoagulantu do krwi. Niektóre kolory próbówek mogą być takie same, nawet w obrębie tego samego producenta, ale będą wypełnione innym antykoagulantem. Nie ulega wątpliwości, że to może trochę namieszać i czasami należy upewnić się dwa razy, jaką próbówkę wybrać. Im bardziej specjalistyczne badanie, tym trudniejszy wybór. Zapraszam do komentowania i lajkowania. Już teraz serdecznie zapraszam na kolejne odcinki pełne merytorycznych treści z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Do usłyszenia!